Jesteśmy w trakcie darmowego projektu. Projekt darmowy nazywa się Jesienne Porządki. I dzisiaj będziemy porządkować emocje. Temat trudny, temat rzeka. Tak naprawdę trzeba by było zrobić cały projekt o tych emocjach, a nie jednego live'a. My już dużo live'ów o emocjach mamy. I w ogóle my już mamy Jesienne Porządki o emocjach też więcej niż raz, bo to jest projekt, który robimy co roku. Ale przypominajka i taki dobry czas, zresztą jesień wybudza w nas sporo emocji. Ten rok też był emocjonalny na wiele sposobów, więc idziemy w to, kochani. Ja bym chciała zacząć od, nie wiem, czy się wyrobimy w jednego live'a. Mam taką czutkę, że możemy się nie wyrobić, więc jak coś zrobimy dwa live'y o emocjach, dobrze? Ale zacznijmy od jednego. Więc tak, pierwszą rzecz, o której ja bym chciała nam opowiedzieć, to chciałabym nas trochę tak zaprowadzić do tych emocji, żebyśmy trochę sobie powyobrażali różne rzeczy. Pierwsza rzecz, to bym chciała, żebyśmy wszyscy sobie tak wyobrazili, kochani, że wyobrazili taki piękny moment w swoim życiu. Jakiś taki jeden z najpiękniejszych chwil waszego życia. Jakbyście tak mieli zamknąć oczy, a może nie musicie zamknąć oczu. Ja jakoś lubię jednak zamykać oczy, jak tam wracam. To jest taki moment, może jesteście rodzicami, może to są narodziny waszego dziecka. Może jesteście zakochani, a może jesteście w małżeństwie czy w partnerstwie i to jest jakaś taka pierwsza randka, może wasz ślub, a może podróż poślubna, może dzień zaręczyn. A może to jest jakiś czas z przyjacielem, a może to jest, nie wiem, może to jest ten dzień, kiedy kupujecie psiaka, kociaka, a może to jest taki moment jakiś, gdzie spełniło się wasze takie największe marzenie. Po prostu, nie wiem, kupiliście dom, o którym marzyliście, nie wiem, pojechaliście na wakacje albo zwiedziliście miejsca, w których nie wierzyliście, że będziecie, a wam się to udało. Taki, wiecie, taki piękny, piękny moment. Ja bym chciała, żebyście tam poszli i poczuli ten moment w ogóle, jak się wasze ciało czuje, gdzie jesteście, jaka jest pogoda tam, czy jesteście w środku, czy na zewnątrz, jakie emocje wam towarzyszą. Zachwyt naturą, ktoś tu pisze, właśnie, może to jest jakiś zachwyt naturą, jakie emocje wam towarzyszą, jakie kolory, jakbyście mieli nazwać te emocje, jakimi kolorami one dla was się przejawiają, jakie zapachy tam są, jakie dźwięki tam są, żebyście tak poszli ze mną w to doświadczenie. A teraz bym chciała zabrać was w taki moment, gdzie było wam w życiu bardzo smutno, gdzie coś trudnego się wydarzyło, gdzie może się z kimś bardzo pokłóciliście, gdzie może coś straciliście, może się pochorowaliście, albo ktoś bliski się pochorował, może straciliście coś albo kogoś, może to była kłótnia, może to było odejście z planety Ziemi, a może to było jakieś wydarzenie na Ziemi, których teraz nie brakuje, które jest smutne, które jest trudne, które nawet umysł by powiedział, jest okrutne. I żebyście tam na chwilę ze mną poszli. Wiem, że to jest niewygodne, ale żebyśmy tam na chwilę poszli. I żebyście poczuli to uczucie w ciele, gdzie ono jest. W którym miejscu ono się przejawia w ciele. Jakie to jest, jaka jest sensacja w ciele, jak ciało je odbiera. Czy to jest pięcie, czy to jest rozluźnienie, czy to jest ścisk. Czy to są dreszcze, czy to są łzy. Gdzie jesteście, w środku czy na zewnątrz, czy jesteście sami, czy z kimś, jakie kolory, jakie zapachy, w tym smutku, w tym trudzie, może towarzyszą wam jeszcze inne emocje, może to jest złość, może to jest niemoc. I żebyście pobyli tam chwileczkę, zaraz na mną też pójdziemy. A teraz bym chciała, żebyśmy wszyscy poszli, bo ja też tam idę, wiadomo, idziemy wszyscy razem teraz do takiego momentu, gdzie jesteśmy dumni. Dumni z siebie, albo dumni z kogoś, kto jest częścią naszego życia. Może to są nasze dzieci, może to są nasi partnerzy, może to są nasi rodzice, może nam się coś udało. Może dostaliśmy pracę, a może, nie wiem, napisaliśmy książkę, a może, nie wiem, schudliśmy, wyszliśmy z nałogu, a może nasze dzieci osiągnęły coś, czego jesteśmy tak ogromnie dumni. Tak wiecie, taka duma nas rozpiera, ta zdrowa duma, taka, do której za rzadko mam wrażenie, że zaglądamy.
gdzie po prostu tak albo sobie przybijamy piątkę, albo komuś przybijamy piątkę, albo tak podchodzimy i przytulamy kogoś, czy też siebie mówimy: hej, udało ci się to, brawo, brawo ty. I żebyście też poczuli, jakie to uczucie w ciele, co się dzieje z waszą twarzą, jaki jest wasz oddech wtedy. Czy jesteście sami, czy jesteście z ludźmi? Jakie kolory, jakie zapachy? Czy stoicie, czy siedzicie? Jak przepływa oddech przez wasze ciało, kiedy jesteście dumni? I dziękuję, że poszliście ze mną w to. Bardzo dziękuję. Ja po prostu tak uwielbiam to, że my naprawdę się stawiamy, kochani. Teraz chciałabym właśnie zatrzymać nas przy tych uczuciach i... Bo to jest troszkę jak te uczucia z tą cytryną, choć ta metafora z tą cytryną, czy ta historia z tą cytryną chyba jest taka najbardziej wyrazista, bo jest coś takiego, że jak to jest jedzenie, to naprawdę te nasze śnieńki są dość szybkie, szybsze może niż inne uczucia w ciele. Ale co chciałam pokazać, to to, że my byliśmy teraz ten, kto poszedł. Byliśmy w każdym z tych uczuć w ciągu minuty, prawda? Poszliśmy do tych emocji i do tych uczuć. Poszliśmy do czegoś, co było cudownym doświadczeniem i radosnym. Byliśmy w smutku i w trudności, w czymś, co było trudne. I później wróciliśmy do czegoś, co było piękne, gdzie byliśmy dumni z siebie, z bliskich. W ciągu minuty przepodróżowaliśmy przez trzy różne emocje, a tak naprawdę więcej tych emocji. Trzy różne takie scenariusze. I często, zwłaszcza w rozwoju duchowym, ale też w rozwoju osobistym, mówi się o takim koncepcie i o takiej przestrzeni, która jest pomocna do pracy z emocjami, która często jest nazywana w taki sposób: nie jesteś myślą, nie jesteś emocją. Tak, że jak zdasz sobie sprawę z tego, że nie jesteś myślą i nie jesteś emocją, tylko jesteś tą przestrzenią, która jej doświadcza, to nie będzie cię tak telepało, nie będzie tobą tak szarpało, będzie ci lżej, bo wtedy tworzy się taka przestrzeń pomiędzy tobą i tą emocją. I ja chciałam pokazać nam przez to krótkie ćwiczenie, które teraz robiliśmy, że my nie mogliśmy być tą emocją, bo byliśmy w radości, tak? Za chwilę, dosłownie po 30 sekundach, poszliśmy w smutek, złość, niemoc, trudność, a później poszliśmy do dumy, tak? Która nas rozpierała z siebie czy z bliskich. Więc my... Te emocje były, ale my decydowaliśmy, gdzie pójdziemy, ja kierowałam i myśliśmy, wybieraliśmy tam iść. I my też decydowaliśmy się przeskoczyć z jednej emocji w drugą. Dlatego, że ja tak powiedziałam, tak? I wszyscy w to poszliśmy, ja też tam poszłam. Czyli byliśmy w radości, później byliśmy w smutku, później byliśmy w dumie. To my wybieraliśmy naszą świadomością i kierowaniem naszej uwagi i tym, jakie obrazy widzieliśmy, i tym, do jakich wspomnień wracaliśmy, to my kierowaliśmy naszymi emocjami. My byliśmy tymi, które je doświadczają ich, też my byliśmy tymi, którzy wybierają, czego będą w danym momencie doświadczać. Czujecie to? Że my mieliśmy tutaj trochę tak, może to nie jest najlepsze słowo, ale użyjmy go na dziś, taką kontrolę, taką sprawczość, o to jest lepsze, taką sprawczość w decyzji, okej, idziemy teraz wszyscy razem tu, jesteśmy w radości, dobrze, teraz idziemy w smutek, złość, niemoc, a teraz idziemy w dumę. I sobie tak podróżowaliśmy, czyli jesteśmy tą przestrzenią, która tych emocji doświadcza. I często to jest bardzo pomocny koncept w moim życiu, zwłaszcza wiele lat temu, kiedy ja pierwszy raz na ten koncept trafiłam i byłam taka, myślę, wtedy gotowa na ten koncept, bo ja się w ogóle nie spotykałam z emocjami, tylko od nich większość mojego życia uciekałam i wtedy trafiłam między innymi na medytację, ale też trafiłam na non-duality, czyli takie bycie w tej przestrzeni świadomości, gdzie właśnie się oddzielasz od myśli, od emocji. I to było takie naprawdę, jakby ktoś mi dał taki sekretny, wiecie, taką sekretną sztuczkę na to, żeby właśnie ból już tak bardzo nie bolał, a smutek nie był taki smutny, a złość nie była aż taka złośliwa i wyczerpująca. I też dał mi taką przestrzeń, że ja już nie musiałam uciekać tak daleko w jedzenie, w alkohol, w pracę, tylko mogłam zostać trochę bliżej. Ale dalej jeszcze nie doświadczałam tego w zdrowy sposób, tak? Nie miałam tego kontaktu w taki ludzki sposób, ale byłam już w jakiejś takiej kieszonce pomiędzy jednym miejscem a drugim. I ten koncept jest piękny, on jest ważny. I ja
Wiele lat praktykuję to i w medytacji, i w spaceracji, i w pisaniu. Zresztą wiele razy o tym rozmawialiśmy. To mi bardzo, bardzo pomaga. To mi dużo w życiu dało, bardzo dużo zmieniło i pomogło mi. Było jednym z ważnych kroków dla mnie do zdrowego odczuwania emocji, zdrowego doświadczania emocji, zdrowego kontaktowania się z emocjami. Natomiast ja myślałam, że to już zawsze tak zostanie. Wiecie, im więcej ja medytowałam, wtedy moje życie było trochę takie spokojniejsze, więc ja sobie siadałam czy spacerowałam i tak obserwowałam. Uczyłam się tej obserwacji, uczyłam się tej praktyki uważności, uczyłam się tej mindfulness, uczyłam się tego widzenia tych emocji i rozumienia, że ja jestem tą przestrzenią, która tego doświadcza, a one płyną. Często używa się takich metafor w medytacji, że emocje są jak chmury, które płyną po niebie, czasami białe, czasami szare, czasami ciemne bardzo, ale my nie jesteśmy tymi chmurami, my jesteśmy tym niebem, tak? Wiecznie błękitnym, po którym te chmury się przesuwają. I im bardziej będziemy tak się osadzać w byciu tym niebem, tym obserwatorem, to tym łatwiej nam będzie widzieć te myśli i te emocje, które się tak przesuwają i nie będziemy się do nich tak przyklejać, nie będzie nami tak telepać. To jest piękny koncept, to jest ważny koncept i my wiele mieliśmy projektów, gdzie poświęcaliśmy czas na bycie w ciszacji, właśnie spacerowaliśmy i pisaliśmy, żeby trochę od tych emocji się odlepić i żeby zobaczyć, że one nie są nami, my jesteśmy tymi, którzy ich doświadczają. I to jest też taki ważny koncept dla nas do zrozumienia, nie tylko po to, żeby trochę inaczej nauczyć się emocji doświadczać, ale też po to, żeby nie przyklejać swojego poczucia wartości i tego, czy jesteśmy dobrym człowiekiem, czy złym, do emocji, których doświadczamy. Co jest czymś, co robimy nagminnie i bardzo często. Czyli gdy doświadczamy złości, czasami takiej, wiecie, nakrzyczymy na swoje dziecko, czy nakrzyczymy na partnera, czy na partnerkę, czy no, nakrzyczymy na siebie po prostu, jesteśmy źli, jesteśmy w tej złości, doświadczamy tej złości, to nasz umysł bardzo często przykleja siebie do tej złości i mówi, jestem złym człowiekiem, bo jestem dzisiaj w złości albo jestem zły. My często identyfikujemy się z tym smutkiem, my często identyfikujemy się z tymi emocjami, jak zrobimy coś beznadziejnego i czujemy się beznadziejnie, to nie widzimy tego jako czyn, który był beznadziejny, uczucie, emocja, która jest takim poczuciem beznadziei, tylko my wtedy przyklejamy siebie i mówimy, ja jestem beznadziejny. A jeszcze gorzej, idziemy czasami za ciosem i nie tylko my jesteśmy beznadziejni, w tego dnia, kiedy coś takiego beznadziejnego zrobiliśmy i poczuliśmy, tylko często idziemy za ciosem i mówimy, ja jestem beznadziejny i wszystko, co do tej pory zrobiłem, to jest beznadziejne, jestem beznadziejny w pracy, jestem beznadziejnym rodzicem, w ogóle beznadziejny ze mnie partner i wrzucamy wszystko, wiecie, do jednego wora, bo już tak poszliśmy za tym uczuciem i przykleiliśmy się do niego właśnie nie w taki zdrowy sposób, nie tylko nas telepie już w tym uczuciu jesteśmy, bejsbolujemy się za to, że to czujemy, to jeszcze bardzo mocno przyklejamy swoje poczucie wartości i swoją tożsamość do tego uczucia. A to są dwie inne rzeczy i coraz częściej, zwłaszcza w psychologii, mówi się o tym, żeby nie mówić po angielsku trochę lepiej brzmi, czyli I'm depressed, tak? Tylko, że ja doświadczam depresji, że ja nie jestem depresją, a doświadczam depresji. Ja nie jestem nerwicą, ja nie jestem atakiem paniki, tylko ja doświadczam ataków paniki. Żeby gdzieś postawić siebie tu, a wszystkie te doświadczenia, które przychodzą i odchodzą, postawić tu. Bo tak jak widzieliśmy, my byliśmy weseli, w 30 sekund poszliśmy w smutek, byliśmy smutni, poszliśmy w dumę, byliśmy dumni, tak? Więc to były te chmury, a my siedzieliśmy i my wybieraliśmy, gdzie stąpamy, czego doświadczamy, jakie obrazy widzimy, tak? W życiu codziennym nam się trochę to odwróciło. Nam się trochę to odwróciło i trochę pomieszało i jest wiele powodów, dlaczego tak jest. Po pierwsze, nas tego nie uczono. Po drugie, w ogóle jesteśmy z kraju, gdzie taka jest historia, a nie inna.
gdzie po prostu nasi przodkowie naprawdę oni nie mieli czasu na rozkminianie, czy oni są emocją, czy nie. Oni nie mieli nawet czasu, ani przestrzeni, ani możliwości na czucie tych emocji, bo się by rozpadli. Oni musieli zrobić wręcz wszystko, żeby ich za bardzo nie czuć, żeby przeżyć te wszystkie wojny i te wszystkie sytuacje, z którymi sobie radzili. I my jesteśmy takimi pokoleniami, które teraz trochę po omacku, ale też już trochę w świetle, bo tych narzędzi, informacji jest już coraz więcej, uczymy się jakby i piszemy też taki, znowu taką, taki skrypt, taki instrukcję obsługi, jak kolektywnie, wspólnie, jak w zdrowy sposób tych emocji doświadczać. Dlatego też teraz mamy taki nawał po prostu i tych natrętnych myśli, bo tak dużo tego wszystkiego jest, i ataków paniki, i tak dużo takich naprawdę trudnych sytuacji wewnętrznych, ale też i trudnych chorób, z których nie do końca my wiemy nawet, jak sobie radzić, bo wcześniej mamy nawet takie myśli, dlaczego teraz to się dzieje, wcześniej takich rzeczy nie było. Wcześniej trochę inaczej sobie radziliśmy z tym, teraz bardziej do siebie zaglądamy, z jednej strony świat pędzi szybciej, a z trzeciej strony próbujemy właśnie ułożyć jakieś takie rozwiązanie na to wszystko, co się dzieje. I dlaczego to mówię? Dlatego, że znowu, że czasami jesteśmy tak źli na siebie, a że ja tutaj będę chyba nam naprawdę do ostatniego oddechu i sobie przypominać, żebyśmy przestali być źli na siebie tylko dlatego, że jeszcze nas gdzieś tam telepie, coś nam nie wychodzi, tylko żebyśmy naprawdę zbierali te siły i zamiast zużywać naszą siłę i moc na to, żeby być na siebie złym, to żebyśmy szukali tych rozwiązań i zrozumienia i żebyśmy się nie denerwowali aż tak bardzo, że jeszcze nie wszystko rozumiemy, bo jeszcze po prostu kolektywnie, jako ludzkość, my nie wszystko rozumiemy i my naprawdę żyjemy w świecie, w którym piszemy instrukcje obsługi i korzystamy z niej w jednym i tym samym momencie. I nie wszystko jest jeszcze jasne, nie tylko dla nas, tylko nawet dla tych o wiele mądrzejszych niż my, bo my jesteśmy po prostu w procesie kolektywnym budowania takiego nowego paradygmatu, nowego radzenia sobie z emocjami, z tym wszystkim, co się dzieje. Więc to jest taki pierwszy koncept. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jest wiele ludzi, którzy mówią, że wystarczy pomedytować i po prostu zobaczyć, że nie jesteś tą emocją i nie jesteś tą myślą i nie będzie cię tak telepać. I ja rozumiem, ja sama zresztą wiele lat byłam w takiej przestrzeni i myślałam, że wystarczy, do momentu, aż nie wystarczyło. I jak wystarczy, to super. I to jest cudowna przestrzeń, do której ja zachęcam i my jeszcze wrócimy do tego tematu. Ale też dla wielu z nas nie wystarczy. Dla wielu z nas potrzebne będzie skontaktować się z emocją w taki bardzo ludzki sposób, gdzie będziemy potrzebowali popłakać, gdzie będziemy się potrzebowali powkurzać, a nawet powkurwiać, gdzie będziemy potrzebowali po prostu się posmucić tak, że przez kilka dni z łóżka nam się nie będzie chciało wyjść, gdzie tak wiele emocji jest ukrytych w naszym ciele, z którymi nie mieliśmy kontaktu przez lata i rozwiązaniem nie będzie zrobić z nich chmurki, która przeleci, bo jest ich po prostu za dużo. I my będziemy potrzebowali tam wejść. I czasami będziemy w stanie tam wejść sami, a czasami będziemy potrzebowali iść na terapię. Ale wszystko to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. My już to mówiliśmy tyle razy i będziemy mówić wiele razy. To nie znaczy, że z nami jest coś nie tak, tylko nam się życie przydarzyło, i naprawdę instrukcji obsługi do radzenia sobie z emocjami i traumami jeszcze do niedawna nie było. I to jest efektem tego. I jedni z nas radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej, ale nie dlatego, że z jednymi jest coś nie tak, a z drugimi jest coś lepiej, tylko mieliśmy różne życia, różne dzieciństwa, różnie się urodziliśmy. Wiecie, to jak my radzimy sobie dzisiaj z emocjami, na to ma wpływ wszystko, co się w naszym życiu wydarzyło. Od kraju, w którym się urodziliśmy, jakie mieliśmy dzieciństwo, co jedliśmy, jak wyglądał poród naszej mamy, jak wiele czasu z nami spędzała, czy byliśmy karmieni piersią, czy nie, w jakiej szkole byliśmy, jakich mieliśmy nauczycieli, z jakiego miasta jesteśmy, ile zarabiali nasi rodzice, jakie dzieci w piaskownicy się z nami bawiły. To wszystko ma wpływ na to, jak my dzisiaj sobie radzimy z emocjami, tak? Ja to opowiadam, bo ja chcę, żebyśmy naprawdę stali się coraz bardziej cierpliwi do siebie i czuli i łaskawsi, nie po to, żeby osiąść na laurach i nic z sobą nie zrobić. To nie jest czułość bierna, tylko to jest czułość bardzo aktywna. Właśnie to jest czułość, która daje nam siłę, by nad sobą pracować i by nie poddawać się, gdy po tygodniu, czy po miesiącu, czy po 5 latach terapii coś jeszcze nie działa, tylko by mieć w sobie siłę i być dla siebie do ostatniego oddechu.
Więc kolejna rzecz, o której ja bym chciała powiedzieć o emocjach, to jest tak, my często dzielimy emocje na te pozytywne i na te negatywne. To jest takie normalne, prawda? Tak się mówi, że emocje są pozytywne i emocje są negatywne. A ja się już dawno temu nauczyłam i od lat to powtarzam od Susan David, żeby nie myśleć o emocjach, i to nie chodzi o słowa, kochani, bo my możemy je nazywać dalej negatywnymi, tylko żeby nam kliknęło tutaj w serduchu, że nie ma czego, bo negatywne to nam się kojarzy po prostu jakbyśmy doświadczali czegoś, co jest złe. Czyli znowu, my siebie lubimy, kiedy jesteśmy w radości, w spokoju i w ogóle, ale jak jesteśmy źli i smutni i doświadczamy negatywnych emocji, to my mamy jakby takie poczucie winy i takie poczucie, że tak nie powinno się dziać, że tak nie powinno być i że z nami jest coś nie tak i że w ogóle jesteśmy niewystarczająco ogarnięci, nie mamy przerobione, no bo gdybyśmy mieli, to byśmy się nie smucili, nie złościli, nie frustrowali. Tak? I jak emocje są negatywne, to i my jesteśmy negatywni, a to też nie do końca tak. W tym wszechświecie jest całe spektrum emocji. Ono jest i my mamy dostęp, nasze ciało i to, w jakim po prostu pojeździe tu podróżujemy, będzie miało dostęp do ostatniego oddechu naszego życia, do całego spektrum emocji. Od radości, miłości, ekscytacji, po smutek, wkurw, złość i wszystkie inne. I my chcemy mieć zdolność do doświadczania tych wszystkich emocji. My nie chcemy mieć zdolności i doświadczać tylko tych dobrych emocji, bo zdrowie, zwłaszcza psychiczne i emocjonalne, ale też i fizyczne, bo to wszystko jest ze sobą połączone, nie polega na tym, że my zawsze jesteśmy w radości i w radości tylko się odnajdujemy i tylko w radości jesteśmy wystarczająco dobrzy. Nie tak ten świat jest ułożony i nie tak w ogóle planeta Ziemia działa i też nasze ciało tak nie działa. My chcemy mieć kontakt z każdą emocją. I Susan David, więc w ogóle my chcemy trochę myśleć o tych emocjach, które są cholernie niewygodne i trudne. Jako aspekt, który jest niewygodny i nie ma co tutaj sobie wkręcać, że to jest wygodne, kiedy złość, czy smutek, czy frustracja przychodzi. Nie ma co sobie wkręcać, żebyśmy nie chcieli, żeby to sobie jak najszybciej poszło, przyszło i poszło. Jak już wpadło, to żeby szybko wypadło. Wiadomo, że tak, że to jest nieprzyjemne, że to jest niewygodne, że to jest trudne. Natomiast jak my patrzymy na to jako coś negatywnego, to my patrzymy na siebie jako na kogoś, kto jest negatywny, tak? Że znowu, jakby z nami coś było nie tak. Zamiast zobaczyć, okej, coś się ze mną dzieje, skoro doświadczam tej emocji i ja chcę zobaczyć, co się ze mną dzieje, bo emocja nie przychodzi od czapy. Ona nie przychodzi o taką przez pomyłkę zagubiona, bez powodu, tylko tam jest jakiś powód. I Susan David zawsze mówi tak, że emocja to jest informacja, ona przynosi pewną informację. To jest energia, która ma moc, emocja, która jest mocą, tak? Która przynosi też ze sobą pewną informację. Gdy jesteśmy w radości, to informacja jest taka, że coś, co nas raduje, motywuje, inspiruje, może coś, co kochamy, czym się zachwycamy, doświadczamy tego. Dlatego jesteśmy w radości. Kiedy jesteśmy w miłości, to jesteśmy w otoczeniu kogoś, czegoś, co kochamy. Czy to jest przyroda, czy to jest człowiek, czy to są zwierzęta, czy to jest coś, co my robimy, czynność, którą kochamy i doświadczamy miłości. I my czujemy tą emocję tej miłości, tej radości, tej inspiracji, tej motywacji, tej fascynacji, wdzięczności. I my wiemy, że ta emocja jest informacją dla nas, że jesteśmy w miejscu, które po prostu nas karmi i napełnia. Natomiast jeżeli przychodzi do nas smutek, to nie jest tak, że nagle smutek nie wiem co robić, bo kurwa, Krycha powiedziała, że się z nim nie bawi, bo na Zanzibarze to ona już tylko pina coladę pije. Krzysiek też nie, bo on już na organicznych brokułkach leci trzeci rok i po prostu go już nic nie tyka. Kaśka, do Kaśki też już nie mogły iść, bo Kaśka to już ona tylko jej śpi według faz księżyca i ją już emocje nie doświadczają, a jak przychodzą, to ona je jak chmurki rozdmuchuje. I wtedy ten smutek mówi, dobra, nie mogę iść do Kryśki, nie mogę iść do Kaśki, nie mogę iść do Krzyśka i Grześka, to idę do ciebie. Idę do ciebie bez powodu w ogóle, nie? Przychodzę, kurwa, bo mi nudno, nie mam do kogo iść, bo Krycha drzwi zamknęła, a ty masz drzwi otwarte, to ja przychodzę. No nie. Tam jest informacja pod spodem. Wiecie, gdy nam ktoś umiera, odchodzi, ktoś, kogo kochamy, to co my nagle mamy nie być smutni?
i nie mamy prawa czuć smutku, jakby nasz smutek jest informacją, że coś, co kochaliśmy, co było dla nas wielkie i drogie i kochane i ważne, zostało utracone. Gdy jesteśmy źli, to zazwyczaj jakaś część nas została przekroczona. Może my sami siebie przekroczyliśmy, może ktoś nas przekroczył, może ktoś nas skrzywdził, że ta złość, my potrzebujemy wręcz mieć kontakt, my potrzebujemy nauczyć się mówić językiem, my potrzebujemy nauczyć się w ogóle otwierać drzwi dla tych emocji, tylko krok po kroku, zwłaszcza dla tych z nas, którzy wiele lat tych drzwi nie otwierali, my potrzebujemy w ogóle nauczyć się tym językiem mówić, bo to jest to, co Susan David powiedziała. W dzisiejszych czasach jest taka moda na pozytywne myślenie. Ja nie mam nic przeciwko, ona mówi. Ale ludzie weszli w taką pułapkę I just wanna be happy, ja tylko chcę być szczęśliwy. Ona mówi, no you don't. On mówi, nie, nie chcesz. Nie chcesz, dlatego życie, że życie tak nie funkcjonuje. Wystarczy wyjrzeć dzisiaj po prostu na świat i zobaczyć, co się dzieje. Że czasami my będziemy mieli poukładane swoje dzieciństwo i przerobione swoje programy, bo to jest to, czego my się tak bardzo boimy. Że jak my się sfrustrujemy, zdenerwujemy, zasmucimy, to ktoś powie, że z nami jest coś nie tak i się wyda, że my jeszcze nie jesteśmy tak idealni, jakbyśmy chcieli, bo ktoś kuwa kiedyś wymyślił, że niby mamy tacy być. Zapominając, że my tacy jesteśmy i nic nie jest w stanie nam tego zabrać. Że po prostu czasami na świecie będą działy się takie rzeczy, które będą wybudzać w nas pewne emocje i my chcemy mieć kontakt z tymi emocjami. My chcemy. Więc to jest to, co ona powiedziała. Nie, ty nie chcesz tylko być happy, tylko być szczęśliwy, bo tak świat nie działa. Co ty chcesz, to nauczyć się w zdrowy sposób doświadczać każdej emocji, która nas odwiedza. Ty nie chcesz od nich uciekać, nie chcesz ich wciskać, nie chcesz ich zapijać, nie chcesz ich wyrzucać i projektować na innych ludzi. Ale jak to, nie wiem, kto to pierwszy powiedział, że na przykład smutek i łzy są tak silne, to jest tak silna emocja, która potrzebuje się z nami skontaktować, że jak my jej nie wypłaczemy oczami, to ona wycieknie jakimś innym organem w naszym ciele. I my wiemy, że tak jest też ze złością, że jak my na czas się z nią nie spotkamy, to później czasami głupota jest w stanie nas z równowagi wyprowadzić, tak? Więc kolejna rzecz, pierwszy koncept, o którym rozmawialiśmy, to jest to, że tak, że my jesteśmy tymi, którzy tej emocji doświadczają. Że my naprawdę możemy się poruszać od emocji do emocji. Że jak ja kiedyś byłam tam bardziej w rozwoju duchowym, to ja miałam taką, komuś próbowałam to wytłumaczyć i on mówi, ja nie rozumiem konceptu. I ja mówię, no jak się teraz czujesz? On mówi, jestem wkurwiony. I ja mówię, a skąd wiesz, że jesteś wkurwiony? On mówi, no bo jestem świadomy tego, że jestem wkurwiony. I ja mówię, to który ty jesteś, ten świadomy czy ten wkurwiony wreszcie? Więc my możemy się poruszać między tymi emocjami. My jesteśmy tymi, którzy tego doświadczają, tak? Ale to i często to będzie rozwiązanie. Często to będzie dom, do którego warto się schować i w nowym roku zrobimy sobie ciszację, zrobimy darmowy projekt, gdzie będziemy po prostu zaglądać do tej ciszy. Posiedzimy tydzień w ciszy, pochodzimy drugi tydzień, popiszemy trzeci. Zrobimy to, a obiecuję, kochani. Natomiast są takie momenty, gdzie to jest absolutnie za mało. I to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. I pierwszym krokiem, żeby dać sobie przyzwolenie na w ogóle spotkanie z emocjami w zdrowy sposób, to jest zrozumienie, że one nas nie definiują, że one nie są równoznaczne z naszą poczuciem wartości, że one nie są naszą tożsamością, że one zazwyczaj są takimi głosami z naszej przeszłości, takimi zranionymi właśnie dzieciaczkami po prostu z naszego dzieciństwa, czy to z przedszkola, czy to z piaskownicy, że to nie musiało przyjść z domu, to mogło przyjść z liceum, że to są pokolenia nieumiejętnego korzystania z emocji, że to jest poruszanie się po planecie Ziemia bez instrukcji obsługi, jak te emocje w zdrowy sposób trawić, przepuszczać przez siebie, że to są lata naprawdę wypartych emocji, niespotkanych, gdzie tak bardzo też towarzyszy nam wstyd, dlatego że my, zwłaszcza jako Polacy, wychowaliśmy się naprawdę w kraju, w którym my musieliśmy być zawsze silni. A zawsze silni na tamte czasy znaczyło, że my nie mogliśmy się mazać i płakać i narzekać. Za bardzo cieszyć się też nie wolno było. Trzeba było dawać radę, trzeba było się stawiać, trzeba było działać. W dzisiejszych czasach, w psychologii, znowu w Stanach to się bardziej urodziło, do nas też już to dochodzi,
ogromną odwagą i byciem silnym, to już jest równoznaczne z byciem wrażliwym, z pokazaniem się w autentyczności, z pokazaniem się w prawdziwości. Kiedyś silne kobiety i silni mężczyźni nigdy nie płakali i zawsze się stawiali. Dziś silny mężczyzna to ten, który mówi o emocjach i pozwala sobie na łzy. Silna kobieta to ta, która przyzna się, że czasami też myśli, że jest słabą mamą czy słabą partnerką. Tak, gdzie ta wrażliwość staje się naszą siłą, gdzie my uczymy się w ogóle nowego języka, tak? Więc chcemy pierwszą rzecz, kolejną taką rzecz w tej naszej lekcji dzisiaj, to naprawdę gdzie, żeby nam kliknęło, kochani. Ja mam nadzieję, że tak to dochodzi do nas. Czekajcie, bo ja widzę cały czas, że niektórzy mówią, że na Instagramie jest jakiś nie taki głos mój, tak? Ale widzę też, że niektórzy, przepraszam kochani, mówią, że wszystko jest ok. Więc dla tych, jakbyście mogli mi kochani pomóc w komentarzu, dla ludzi, którzy mają słaby głos, żeby odświeżyli swoją stronę. Bo czasami po prostu tak jest, wiecie, na tych social media. Więc ta kolejna rzecz, o której chcemy sobie tak przypomnieć, żeby nam tak kliknęło, tak zapisać to w sobie naprawdę, jako to nowa instrukcja obsługi nasza, to jest to, że z nami wszystko jest ok i tylko dlatego, że doświadczamy trudnych i niewygodnych emocji, niech one cholera jasna będą nazwane negatywnymi, jest ok, nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy czują i mają tak czuć. Chcemy zrozumieć, że emocje, nawet te negatywne, te trudne, te niewygodne, są nam w życiu potrzebne, że nie przychodzą od czapy, że są informacją zazwyczaj o tym, co się dzieje z naszymi wartościami. Tak? Jak coś dobrego się dzieje z naszymi wartościami, to przychodzi radość w odwiedziny, miłość, wzruszenie, cokolwiek tam jest. Jak jest coś trudnego, smutnego, może coś straciliśmy, może ktoś był skrzywdzony, może my, może ktoś bliski, a może w ogóle jakiś człowiek czy zwierzę i jest nam smutno, to jest informacja od naszego systemu, że coś, co jest dla nas ważne, zostało skrzywdzone, tak? Albo stracone. Jeżeli jesteśmy źli, to zazwyczaj coś zostało przekroczone. Więc czujecie, kochani, że te emocje niosą informacje. Emocje są żywe, emocje są życiem. Emocje, my, jeżeli nie czujemy emocji, to też często nie czujemy, że żyjemy. Tak? Ten, kto na przykład ja, jak w trudnych momentach swojego życia wchodzę właśnie w takie stany depresyjne, w taką katatonię, wręcz takie wycofanie, i ja tam nie czuję ani smutku, bo to jest jeszcze taka jakaś inna kieszonka, w którą ja wchodzę, ani radości i ja nie czuję też właśnie, że żyję. Więc emocje są życiem, my nie chcemy się ich pozbywać, my po prostu chcemy nauczyć się ich doświadczać w zdrowy sposób, tak? I to, jak to zrobić, to my już wiele w tym temacie wiemy, ale wciąż wiele się uczymy. Ale chcemy naprawdę sobie tak, żeby nam kliknęło, że nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Nawet ci najbardziej przebudzeni, oświeceni doświadczają tylko inaczej. Ich to tak nie telepie, ale oni też dostają informacje od swojego systemu. Do nich też przychodzi smutek czy złość, tylko po prostu oni się już tak nie przyklejają i oni też nie robią tego, o czym ja teraz chcę porozmawiać. No Marlenko, w ogóle wyjęłaś mi to z języka, niech tak będzie, z ust. Marlenka napisała, nie da się czuć emocji selektywnie. To jest bardzo ważny koncept, który ja pierwszy raz usłyszałam od Brené Brown, bo ona tak dużo opowiadała właśnie o wrażliwości, o tym, jaka ona jest odważna. I ona właśnie, ja te słowa usłyszałam wiele lat temu jeszcze w Stanach i to był taki moment, gdzie ja się zmagałam z bulimią, a właśnie zmagałam się z bulimią, bo nie umiałam sobie radzić z emocjami, więc po prostu wtedy jadłam, kiedy te emocje trudne przychodziły i nawet nie wiedziałam, że ja to jadłam, bo z tymi emocjami nie umiałam sobie radzić. I zaczęłam powoli widzieć, że coś jest na rzeczy i zaczęłam słuchać różnych ludzi. Trafiłam na Brené i trafiłam na jej wykład, w którym właśnie ona mówi te słowa. Nie da się emocji wyłączyć selektywnie. I ona mówi tak, jak wyłączasz smutek i złość, i frustrację, to też wyłączasz miłość, radość i inspirację. Jak tłumisz albo wypierasz złość i frustrację i smutek, to też tłumisz i wypierasz radość, miłość, ekscytację, wdzięczność. Że nie da się tak wyłączyć tego selektywnie, że jak się odcinamy, to się odcinamy. Możemy czasem tym nawigować,
ale to nie jest w takim zdrowiu, w jakim może być, gdy pozwalamy sobie na czucie, tak po prostu, a naprawdę aż czucie. I ja zanim tam poszliśmy, to ja chciałam jedną rzecz powiedzieć, a co to było, dobrze mam, bo ja mam tyle rzeczy do powiedzenia, że będziemy musieli zrobić dwa live'y. Witam, probię koło. Bo jedną z rzeczy, którą my robimy, gdy emocje przychodzą, to właśnie my w ogóle czujemy wtedy, że z nami jest coś nie tak, ale to już mamy ogarnięte, to już porozmawialiśmy, tak? My już wiemy, że one nie przychodzą od czapy, że one do nas nie przyszły tylko dlatego, że Krycha drzwi zamknęła, nie? I Krzysiek jej do szklarni nie wpuścił, bo akurat podlewał borówki. Tylko my wiemy, że one przychodzą z jakąś informacją. My wiemy, że nie da się ich selektywnie wyłączyć. I my chcemy jakby otworzyć te drzwi i nie stać tyłem, ani bokiem, ani z baseballem, ani z pogardą do tych emocji, kiedy one przychodzą. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bo my wtedy znowu, jak złość przychodzi, to my często jesteśmy źli, że znowu jesteśmy źli. Jesteśmy smutni, że jesteśmy smutni. Mamy poczucie winy, niezgodę i często pogardę w stosunku do siebie i do emocji, która przychodzi. A to sprawia, że my ją potęgujemy i zatrzymujemy wbrew pozorom na dłużej, niż ona w ogóle chciała zostać. Ten nasz opór, i ja wiem, że my to znamy, ten koncept, na pewno nieraz to słyszeliśmy, mnie to kiedyś tak frustrowało i to dziś potrafi mnie to frustrować. Nie wiemy tylko, skąd ja to biorę z fazuli. Do dziś to potrafi mnie frustrować, jak ktoś mi mówi, wiecie, po prostu odpuść, nie? Albo po prostu idź w to. Jak przychodzi do ciebie smutek, to po prostu zostań w nim i po prostu wytrwaj i smuć się. Albo nie wiem, często nawet z siostrą ostatnio rozmawialiśmy o atakach paniki i o tym, że jak on przychodzi, to nie walcz z tym, tylko po prostu pozwól mu być. No ale łatwo powiedzieć, jak cię tam nie ma, a jak jesteś w tym, no to pierwsze, co chcesz zrobić, to stamtąd spadać, nie? I chcesz, po prostu nie chcesz, żeby bolało. Kiedy boli, chcesz, żeby już przestało boleć, więc, a smutek i złość i frustracja i wszystkie te niewygodne, trudne emocje bolą. I one bolą po pierwsze, bo taka ich natura, one bolą, my czujemy je w ciele, po prostu to jest odruch w ciele, który zazwyczaj jest odruchem bolesnym, nas albo telepie, albo czujemy, że tracimy poczucie kontroli, co jest przerażające. Albo mamy ścisk w żołądku, albo mamy biegunkę, albo mamy zatwardzenie, albo mamy gulę w gardle, albo serce nam wali, albo mamy ścisk po prostu, albo poty po nas idą, tak? Po prostu to jest niewygodne samo w sobie na dzień dobry. I tej wygody my nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jakby nie, znowu, często próbujemy, żeby to mniej bolało, próbujemy się znieczulić, ja nie mówię tu o lekach, tylko próbujemy się znieczulić taki sposób, który działa na chwilę tylko, czyli właśnie alkoholem, jedzeniem i znamy się nie od dziś. Ja to robiłam wiele lat, wiele razy, dawno temu, więc ja to znam. Ja też tak robiłam na różne sposoby. Natomiast ten pierwszy taki ból często jest nieunikniony, że ta niewygoda tam będzie, tak? Że ten ścisk w żołądku, to przerażenie, ten lęk przed utratą kontroli, że to tam jest. Taka jest natura. Tak jak naturą pozytywnych uczuć jest na przykład, nie wiem, dreszcze, łzy wzruszenia czy motylki w brzuchu, tak? To jest pierwotne. To jest, jak to mówił Budda, ta pierwsza strzała jest nieunikniona, druga jest opcjonalna. Druga jest opcjonalna, czyli drugą możemy wybrać. I drugą strzałą jest nasza reakcja na to, co nam się przydarza. To jest to, jak my, ta emocja już przychodzi. I ona przychodzi, to jest trochę tak jak kawa czarna, smakuje inaczej niż kawa z mlekiem, a jeszcze inaczej niż bawarka i jeszcze inaczej niż herbata. To jest pierwsza strzała, one takie są. Druga to jest nasza reakcja na to, którą będziemy pić, co z tym zrobimy, jak nasze ciało będzie na to reagować, czy będziemy kontynuować. Tak samo tutaj, pierwszą strzałą, jakby ta emocja, ona już ma swoją formę, ona już ma swój kolor, ona już ma swoją naturę, w jakiej się przychodzi i przedstawia. I my nie jesteśmy w stanie tego za bardzo zmienić. Natomiast nad czym jesteśmy w stanie popracować, to jest jak my zareagujemy na to, że ona przychodzi. Gdy ona przychodzi. Co my z nią zrobimy, kiedy ona już nas odwiedziła. I to ma ogromny wpływ na to, jak jej doświadczymy, jak długo ona zostanie, jak intensywna ona będzie, jak się będziemy czuli po tym, kiedy ona przepłynie, bo ona przepłynie. Nasza reakcja ma ogromny wpływ, wręcz jest świetny taki, już rozmawialiśmy o tym,
taki projekt, program na HBO, właśnie zrobiony przez Brené Brown, który jest o emocjach. On ma kilka odcinków i ona tam opowiada, że jedną z najważniejszych rzeczy i jedną z rzeczy, która ma największy wpływ na to, jak doświadczamy emocji, kiedy już jej doświadczamy, to jest nasza reakcja i nasza historia, którą sobie opowiadamy w momencie, kiedy ta emocja do nas przychodzi. I teraz zróbmy takie doświadczenie. Wyobraźcie sobie, że dwa dni temu jesteście smutni. Siedzicie na kanapie i jesteście smutni. Po prostu jest wam smutno, jest wam ciężko. Czujecie się samotni na przykład, nie wiem, nikt do was nie dzwoni, koleżanka się nie odezwała, mama nie odzywa się od tygodnia, tato, taty nie ma, cokolwiek, jakakolwiek wersja. Jest dwa dni temu, siedzicie na kanapie, telefon się rozładował, nie ma gdzie uciec, w lodówce pusto, bo nie zrobiliście zakupów, tak, wina też nie ma i po prostu jesteście z tym smutkiem, utknęliśmy na kanapie, z tym smutkiem siedzimy. No i on jest cholernie niewygodny, nie? Jest cholernie niewygodny. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy te dwa dni temu, jest ten sam scenariusz, pusto w lodówce, nie ma wina, nie ma kanapek, nie ma telefon rozładowany, jesteśmy sami na tej kanapie, jest nam smutno, ale są nasze urodziny. Są nasze urodziny, nikt do nas nie zadzwonił, siedzimy sami, czujemy się samotni, jest nam smutno i nie mam gdzie od tego smutku uciec i siedzimy. I czujecie tą różnicę między tym pierwszym smutkiem, który też dla wielu z nas na pewno był trudny, bo jak się tam zagląda, a tym drugim smutkiem, który jest tam niby w tej samym scenariuszu, ale jak dodamy, że to są nasze urodziny, a może rocznica ślubu, a jesteśmy po rozwodzie, a może rocznica odejścia rodzica, czy naszego psa, czy kota. Rozumiecie, że jak jest dodany ten kontekst, to on nadaje bardzo, bardzo dużo jeszcze tego ładunku do tej emocji, która już tam jest. A teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy sami na tej kanapie i są nasze urodziny i my dodajemy do tego, jeszcze włączamy sobie i czujemy się samotni i smutni i włączamy do tego smutną muzykę i siedzimy i w głowie i płaczemy, pozwalamy sobie na ten płacz, ale też wydobywamy z naszego życia wszystkie momenty, kiedy tak się czuliśmy, kiedy byliśmy samotni. Przebieramy wszystkich ludzi, którzy nas skrzywdzili, porzucili, opuścili. Patrzymy na siebie, na wszystkie urodziny, które nam nie wyszły. Zaczynamy wałkować swoje życie i mówimy, tyle chciałem zrobić, mam już tyle i tyle lat i nie zrobiłem. I tyle miałem osiągnąć i myślałem, że moje życie w tym wieku będzie inaczej wyglądać. I później idziemy do Kryśki, mówimy, Kryśka to jest 3 lata młodsza ode mnie, a ma 5 razy tyle i jak ona robi urodziny, to pół Instagrama do niej kurwa na Zanzibar jedzie. I zaczynamy dopowiadać historię. I ta historia, którą dopowiadamy, ona potęguje ten smutek. Z tego takiego smutku na tej kanapie, że jesteśmy sami, my możemy z tego smutku naprawdę zrobić dużo smutku. Możemy ten balon pompować i pompować i pompować i pompować. A dodajmy do tej historii jeszcze, że jesteśmy smutni, że jesteśmy smutni, jesteśmy źli, że jesteśmy smutni i mówimy do siebie, a dlaczego ty kurwa się doprowadziłeś do takiego stanu, jak ty już jesteś 15 lat w rozwoju albo 5 razy w rozwoju i w ogóle oglądasz te live'y i chodzisz na terapię, czytasz te książki i w ogóle miesiąc temu to już tak wszystko było dobrze i tak się układało i nagle jesteś smutny, no to na cholerę ty jesteś smutny, dlaczego ty jesteś smutny? To ja myślałam, że ty już nigdy nie będziesz smutny, to chyba jednak nie przerobiłeś tego, co przerobiłeś, skoro dalej jesteś smutny i jeszcze dodajemy to. I pompujemy ten balon i pompujemy. Nagle z tej kanapy, wiecie, w tym smutku takim, który od takowa przyszedł i chciał opowiedzieć historię, jakąś informację przyniósł, być może niełatwą, gdy my zaczynamy kreować jeszcze historię dookoła i dokładać, i dokładać, i dokładać, to on staje się olbrzymi. On staje się olbrzymi, my zaczynamy w nim tonąć i często nie umiemy z niego wyjść dniami albo tygodniami. A wyobraźcie sobie teraz tą samą sytuację, dalej jesteśmy na tej kanapie, ale odkładamy wszystkie te rzeczy, wracamy do tego pierwszego smutku, tak siedzimy sami, właśnie nie uciekamy, bo telefon się rozładował, nie mamy jedzenia w lodówce, więc nie mamy gdzie uciec i jest nam smutno. I zatrzymujemy się z tym smutkiem i mówimy do siebie, o wow, okej, jest mi smutno.
Jest mi smutno, doświadczam smutku, jest mi smutno, jest mi źle, jest mi smutno. Dlaczego, kochanie, opowiedz mi o tym? Albo ciekawe, co takiego ten smutek ma mi do przekazania. I wyobraźcie sobie, że my siadamy w tym właśnie w takiej trzeźwości i świadomości i myślimy sobie, jaka jest najbezpieczniejsza i najpiękniejsza przestrzeń, jaką ja mogę stworzyć teraz dla siebie i dla tego smutku, którego doświadczam. Co ja mogę sobie teraz dać, jak ja mogę o siebie zadbać i o ten smutek w momencie, kiedy go doświadczam. Czy ja chcę być teraz sam w tym, czy może sam ja ze smutkiem nie najlepiej sobie radzę, znam siebie i wiem, że to nie jest dobry pomysł. Czy ja chcę siedzieć tu, czy ja chcę może się przejść? Czy może ja chcę teraz zadzwonić do przyjaciela, poszukać ładowarki albo iść do sąsiada po ładowarkę, jak nie mam, naładować telefon i zadzwonić do przyjaciela? A może nie mam przyjaciela, może życie tak mi się urodziło, że nie mam z kim się tym smutkiem podzielić. Może mogę zadzwonić do terapeuty, umówić się na sesję, a może nie mogę, bo nie stać mnie na terapeutę. Może mogę iść na spacer, a może mogę włączyć sobie kogoś czy coś na internecie, co mi pomoże mnie ukoić. Nie w imię ucieczki od tego smutku, tylko żeby mnie nie rozniosło i żebym nie popłynął i nie utonął w tym smutku dalej i głębiej. Tak? Bo jak ja już wypłynę na brzeg i usiądę, to ja się z tym skontaktuję. Ja znajdę coś. Może ja jutro albo za godzinę, jak już wyjdę na brzeg z tej emocji, będę mógł o tym popisać. A może wtedy będę mógł poddychać. A może będę mógł ze sobą usiąść i porozmawiać i zapytać się, dlaczego jesteś smutny, co ci w życiu, jaka informacja, skąd ten smutek przyszedł, o czym on chce mi opowiedzieć, jaka jest najpiękniejsza przestrzeń, jaką mogę stworzyć i najbezpieczniejsza i najzdrowsza, jaką mogę stworzyć teraz dla siebie i dla smutku, który mnie odwiedza. Niech to będzie zło. Rozumiecie, kochani, czujecie tą różnicę. Ja pamiętam, byłam na takim kursie u Melanie Enlayer i ktoś, a i on był, a ja już wam to nieraz opowiadałam. I ona opowiadała o manifestacji i o takim kultywowaniu w sobie emocji, takiej radości właśnie, i tam przyciągania i te sprawy. I ktoś jej zapytał, jak ja mam poczuć radość, kiedy jestem smutna? A ona powiedziała, kiedy jesteś smutna, to masz czuć się smutna, bo akurat smutek do ciebie przyszedł, nie masz skakać od razu w radość, bo to nie o to chodzi. Więc kiedy jesteś smutna, zapytaj się siebie, jaka jest najpiękniejsza przestrzeń, jaką mogę stworzyć dla tego smutku. I nas tego nie uczono. Tylko my zazwyczaj mamy taki system obronny właśnie, gdzie my uciekamy, wypieramy, boimy się, gardzimy, jesteśmy źli, totalnie protestujemy, nie mamy narzędzi. To nie nasza wina, nam tego naprawdę nikt nie dawał i to nie będzie dla wielu z nas, to nie będzie takie hop-siup, wiecie, jak ktoś już to robi od lat, to dla niego to jest hop-siup. To nie znaczy, że smutek dalej nie będzie smutny, a złość nie będzie wkurwiająca i że ból nie będzie bolał. Nie, tam będą łzy i tam będą różne rzeczy, ale to już będzie troszeczkę inne właśnie. Człowiek już nie będzie się do tego tak przyklejał, będzie szybciej z tego wychodził, będzie szybciej z tego wstawał. Ale jak dla kogoś to jest nowe, to będzie bardzo trudne i czasami bez pomocy przyjaciela albo terapeuty, takiego specjalisty, wiecie, który naprawdę tam będzie dla nas, to się może nie udać. Natomiast tej przestrzeni, jakby będziemy potrzebować wsparcia i pomocy i to jest absolutnie okej. Natomiast my chcemy znaleźć, każdy u siebie po swojemu, tą zdrową przestrzeń do tego, żeby tej emocji doświadczać, żeby usłyszeć informację, która ona przychodzi, odczytać tą wiadomość, którą ona ze sobą przyniosła. Natomiast co my często robimy, to my robimy wszystko jakby tak na przekór, czyli my walczymy, gardzimy i my sprawiamy, że ta emocja nie odchodzi. Nam się wydaje, że ona odchodzi, ale ten, kto zjadł ciastko albo wypił butelkę wina, albo uciekł od emocji, nie wiem, na internet i wrócił. On wie, że ona nigdzie nie poszła, że ona tam stoi tak jak stała, jak wół, i że jedyny sposób, żeby jej nie doświadczać, to kontynuacja uciekania, bo ona się nigdzie nie wybiera. Co wiemy, że im bardziej my sobą gardzimy i na siebie się złościmy i jesteśmy źli, że tego doświadczamy, tym większy ten balon pompujemy. I też tym większa ta emocja i jej ładunek jest. I choćbyśmy nam się udało ją schować nawet na miesiące, to ona tam jest i ona rośnie. I nasz opór, i nasza pogarda, my tylko ją podlewamy. I przyjdzie taki moment, że to nam wywali. I my mamy taką fajną metaforę od Debbie Ford, która opowiadała, że te emocje są jak takie piłki plażowe pompowane. I chodzenie przez życie z takimi emocjami, z którymi się nie spotkaliśmy, to jest tak, jakby życie było oceanem
I my normalnie powinniśmy przez ten ocean płynąć, ale my nie możemy płynąć, możemy co najmniej iść, co najwyżej znaczy się iść, bo mamy tak dużo tych piłek, które musimy trzymać, tak pilnujemy, one są pod wodą, a wiecie, te piłki plażowe, musisz naprawdę ją przytrzymać, żeby ona się schowała pod wodą, bo jak nie, to ona będzie wypływać na powierzchnię. I my często tak trzymamy te piłki, te nasze emocje, żeby tylko nikt się nie dowiedział i żebyśmy my się nie dowiedzieli, tak próbujemy je trzymać. Gdzie to zdrowe spotkanie to jest po pierwsze takie zrozumienie, jest ok, ja doświadczam tych emocji, to nie znaczy, że ze mną jest coś nie tak. W życiu mi się wiele przydarzyło i będzie przydarzać, nikt mnie nie uczył się z tym spotykać. W dodatku kiedyś to było uznawane za słabość, doświadczanie emocji, ale teraz to już są inne czasy i ja chcę. Więc ja sobie dam czas i przestrzeń, żeby te piłki wydobywać może sama, może z pomocą specjalisty i żeby je wyjmować jedna po jednej po prostu i spuszczać to powietrze i uczyć się później już na bieżąco z tymi emocjami spotykać. Natomiast na ten moment zazwyczaj nasze reakcje na te emocje sprawiają, że my pompujemy te piłki jeszcze bardziej i one są jeszcze większe poprzez ten nasz cały opór, poprzez historie, które sobie opowiadamy, poprzez pogardę, którą do siebie mamy i poprzez to, że często uciekamy, a uciec się i tak nie da. I to, jak my dopowiadamy sobie historię i co robimy dookoła emocji, ma niesamowity wpływ. To jest tak, my wiemy, że my mogliśmy sobie cytrynę wyobrazić na ręku i ona tam była i nasze ciało reagowało, jakby ona tam była. I wiecie, jak to jest, jak ja bym teraz nam powiedziała, że taka emocja w takiej czystej swojej formie, takiego czucia, takiego smutku czy złości, jakbyśmy tylko do niej mieli pójść na chwilę, czego się tak bardzo boimy, często boimy się poczuć to w ciele, boimy się, że to nas rozwali. To wiecie, jak my jesteśmy źli, to często jakbyśmy mieli tylko się spotkać z uczuciem złości, to uczucie tak bardziej ono pomieszkuje w ciele. To jest jakiś właśnie ścisk w żołądku, albo to jest takie w gardle, prawda? Takie po prostu jestem zły. To jest takie spięcie w ciele na przykład. Smutek to jest takie znowu takie rozluźnienie ciała, takie rozpuszczenie, taka trochę niemoc, tak? I te łzy mogą uciec. To jest takie po prostu takie zapadnięcie się w ciele. Ale te czucia, one są bardzo w ciele. Natomiast emocja, ona niesie ze sobą właśnie informacje i często my do tego dopowiadamy jeszcze taką historię dookoła. Jak ja bym miała nam położyć na ręku jabłko i powiedzieć, jakie to jest uczucie trzymać jabłko. Jak czujesz, jak trzymasz to jabłko, to co czujesz? To byśmy mogli powiedzieć, nie wiem, zimną skórkę, zimno czuję, prawda? Ślisko czuję, chłód czuję. To jest takie uczucie właśnie, czucie. Natomiast jak ja bym się zapytała, jakie masz emocje dookoła jabłka, no to każdy z nas, a jak jesz jabłko na przykład, to każdy z nas by coś powiedział innego, bo tam nasz umysł już by miał różne historie. A moja babcia to miała sad i w ogóle ja to lubię papierówki, teraz już nigdzie ich nie można kupić. A ja to jabłek nie mogę, bo mnie po nich zdyma. A nie wiem, a ja to lubię tylko Antonówkę, a coś tam. A jak byłem mały, to mama przynosiła z bazarku jabłka i tam jest tak dużo, wiecie, i tak samo jak nas ktoś wkurzy, jak nas wkurzy mąż, czy żona, czy chłopak, czy dziewczyna, czy dziecko, tak jesteśmy źli, to znowu, ta złość jest tak w splocie słonecznym na przykład, nie? O, babcina szarlotka, nie? To jest, ta złość jest w splocie słonecznym, czy w ścisk w tym, to jest złość, albo smutek, to jest w tym zapadnie. Ale jak nas się chłopak pyta, dlaczego jesteśmy na niego źli, albo mąż, albo żona, albo dziecko, albo mama, to my nie mówimy, doświadczam złości i czuję spięcie w brzuchu, tylko jestem zły, bo jak ty masz taką minę i wchodzisz, czuję się niesłyszana i niezrozumiany i w ogóle jak tak robisz, albo jak mnie odkładasz tego na półkę, to mnie to frustruje, albo jest mi smutno, jak nie odzwaniasz na czas, albo nie odpisujesz, albo to, albo nie dbasz, albo nie wierzysz, albo nie ufasz. I my mamy całą historię, tak? Emocja to jest historia. Ona jest naładowana historią, jak mało co na tej planecie. I to jest piękne, my nie chcemy w ogóle tego się pozbywać, ale czujecie tą różnicę między czuciem a historią, a emocją jakby, że czucie to jest takie, o, jestem zła, nie? A emocja to, a Krzysiek się pyta, a dlaczego jesteś zła, kochanie? Bo jak przyszedłeś z pracy, to położyłeś tam i to nie było to, i w ogóle zawsze tak robisz, ja w ogóle czuję się nieszanowana, ile razy do ciebie mówić, jakbym nie była słyszana, i w ogóle to, i za każdym razem, i w ogóle, wiesz, tam,
Emocja po prostu to jest historia z ładunkiem, i ona nie tylko przynosi swoją historię, że jestem zła i dlaczego, jak się czuję, ale my jesteśmy też pisarzami takimi, którzy po prostu takie bajki potrafią do tych historii pisać, że głowa mała. I znowu, my chcemy to zobaczyć, nie chcemy się na to obrażać, tylko chcemy zobaczyć, jaką moc my mamy i nasza historia dookoła tej emocji. Tak? Bo znowu, bo jak my wrócimy do początku naszego live'a i jak my czujemy, zrobimy coś beznadziejnego albo czujemy się beznadziejnie i zaczniemy sobie opowiadać historię, że jesteśmy beznadziejni i za każdym razem, kiedy to jest beznadziejne, w ogóle nasze życie jest beznadziejne i w ogóle to jest beznadziejne, w ogóle wszystko, co zrobiłem do tej pory, to znowu nasza historia dookoła tej emocji, która może dziś przyszła po prostu w takiej beznadziei coś tam nam pokazać i ona miała z trzy zdania do powiedzenia. A my, dodając do tego historii, nurkując po naszym życiu i doklejając swoją tożsamość, i identyfikując się z tym uczuciem, które może wpadło, jak to kiedyś, nie wiem na ile teraz to jest prawda, ale kiedyś naukowcy mówili, że emocja żyje 90 sekund tylko. Nie wiem, czy to prawda, nie? Nie wiem, co by na to powiedział mój wkurw, ale okej. Okay. Ale rozumiecie, że my mamy ogromny wpływ na to, co się przydarzy. Mamy też ogromny wpływ na to, jak długo tej emocji będziemy doświadczać, w jaki sposób, jak szybko ona odejdzie i jak będziemy się czuć, kiedy ona odejdzie. Jednym z takich częstych przykładów jest na przykład Mel Robbins tak fajnie podała taki przykład, że w momencie, kiedy mamy atak paniki, ten, kto doświadczył, to wie, to mamy pewne odruchy w ciele i one są różne, choć bardzo podobne na całym spektrum, tak? Ale tak, nasze serce po prostu nam wali, jest sucho w ciele, po prostu mamy też często myśli, tak, bo nas telepie, mamy wrażenie, że umieramy, mamy wrażenie, że nas po prostu rozwali, tracimy kompletnie kontrolę nad tym. Po prostu jesteśmy w takim czymś, nie wiemy, co się dzieje, chcemy przestać, im bardziej chcemy przestać, tym bardziej to napędzamy, po prostu i to jest taki kołowrotek okrutny. Natomiast Mel Robbins powiedział, i wtedy my. I nasze myśli też nam nie pomagają. I ja wiem, że to wiecie, łatwo, jakby ktoś nam wtedy powiedział, po prostu weź kilka oddechów, się uspokój, no to my wiemy, że to łatwo ci powiedzieć, jak cię w środku mojego ciała nie ma. Zazwyczaj my, jak jesteśmy w ataku paniki i tracimy tą kontrolę i boimy się i próbujemy ją odzyskać, ale w tym momencie jesteśmy już w takim strachu, że ją tracimy i w ogóle jeszcze w tym, że co powiedzą inni, ciekawe, czy inni widzą i Boże, kiedy to się skończy, żeby to się już skończyło, żeby to się już skończyło, żeby to się już skończyło i nasze napieranie na to, żeby to się już skończyło, ono nie spuszcza powietrza z balonu, tylko ono pompuje ten balon bardziej. Nasz lęk przed tym, że umrzemy, że nie możemy tego skontrolować, że nas rozwali, że może mamy. Często myślimy, że może mamy zawał, że może mamy, nie wiem, coś z sercem, tak? I jeszcze jak nie, często na początku, jak nie rozumiemy, co się dzieje, to tego nie idzie zatrzymać, po prostu umysł wariuje. I po prostu im bardziej my z tym walczymy, tym bardziej ten balon pompujemy. I często nam mówią i specjaliści, i przyjaciele, pozwól sobie na to, puść, odpuść, niech cię telepie. I ten, kto w tym był, to powie, ty nie wiesz, co ty mówisz w ogóle, jakby, że się nie da, prawda? Natomiast podobne doświadczenie, jeżeli chodzi o taki odruch w ciele, to, co się w naszym ciele, w biochemii naszego ciała dzieje, jest w momencie, gdy mieliście na pewno takie momenty w życiu. Albo przechodziliście przez ulicę i po prostu samochód was prawie przejechał, ale nie przejechał. I po prostu wtedy robi się takie coś, nie? Albo wasze dziecko szło na przykład i coś wyjechało, albo dziecko prawie spadło, nie wiem, ze stołu, z krzesła i je złapaliście na czas. I może to nie było dziecko, może to był kubek z kawą, a może to był, nie wiem, komputer, coś ważnego, albo nawet mało ważnego. To może być długopis, może za mało ważne. Coś, co wiecie, pada. I po prostu to jest takie, albo sami się potknęliście i prawie upadliście i wstaliście. Albo ktoś was wystraszył po prostu, bo takiego trika chciał zrobić, taki żart i was wystraszył. I po prostu mamy ten moment wystraszenia i jest ten odruch w ciele, jest to wszystko się dzieje, ale bardzo szybko nasze ciało wraca do normy, tak? Ten moment, kiedy widzimy, że samochód nas nie przejechał, ten moment, kiedy złapaliśmy to dziecko, czy ten kubek, czy ten komputer, czy ten moment, kiedy widzimy. O Jezu, ktoś mnie tylko tak chciał wystraszyć. W sekundę nasze ciało z tego rozdygotania wraca do spokoju. W zależności od tego, jak wielkie rozdygotanie, to jeszcze może kilka silniejszych oddechów, ale ono samo wraca
do spokoju. I ono samo wraca do spokoju, ale tak naprawdę my bierzemy ogromny udział w tym, że ono wraca tak szybko do tego spokoju. Poprzez historię, którą sobie mówimy. Okej, samochód mnie nie przejechał, uratowałem dziecko, komputer nie spadł. Ojejku, ktoś mnie tylko chciał wystraszyć. Rozumiecie, kochani? I nasz cały system, on w sekundę wraca do domu, bo on dostał informację, że wszystko jest okej. A w takich momentach, zwłaszcza jak atak paniki, gdzie my naprawdę często nie wiemy, co z nami się dzieje, bo nawet nie wiemy, że to jest atak paniki, tylko myślimy, że naprawdę coś z naszym sercem się dzieje, czy z naszym ciałem. A nawet jak już wiemy, że to jest atak paniki, to bardzo ciężko nam wtedy powiedzieć, że wszystko jest okej. Nie denerwuj się, nie stresuj się. Bardzo ciężko nam powiedzieć, a niech mnie telepie, ile chce, ja jestem. Tylko my bardzo chcemy, żeby przestało, prawda? Więc to, jak my interpretujemy tą naszą reakcję, która się wydarza, ma ogromny wpływ. I tak jak atak paniki jest tutaj pięknym przykładem, takim dobrym przykładem, pięknym, no może nie jest dobre słowo, dobrym przykładem, żeby nam pokazać, jak te same zachowania w ciele dłużej w tym ciele są poprzez naszą taką, a nie inną reakcję, absolutnie zrozumiałą, żeby było jasne. Ja nie jestem osobą, która jakby była roztelepana, to jest aż tak, wiecie, poukładana, że powie, a idź w to w ogóle, niech cię telepie, ile trzeba. Ja po prostu niewiele takich osób znam. Jak ktoś naprawdę długo ze sobą pracuje i jeszcze te ataki ma, to umie to tak uspokoić, ale my wiemy, że to jest trudne. Natomiast taki, to jest taki dobry przykład, żeby pokazać, jak nasze ciało, które ma bardzo podobny odruch w środku, bardzo szybko wraca do spokoju, gdy dostaje informację zwrotną, że wszystko jest okej, okay, że ten samochód nas nie przejechał, że właśnie, że to dziecko nie upadło, czy ten komputer nie upadł. I to jest bum, naturalny powrót. Druga rzecz. Druga rzecz to jest takie badanie, o którym właśnie też Brené opowiada, gdzie podzielili studentów przed jakimś egzaminem na tam dwie grupy i kontrolną. Ale taki koncept, który często jest właśnie podawany jako przykład, to jest w momencie, gdy jesteśmy mocno zestresowani, na przykład przed wystąpieniem publicznym, albo w ogóle zestresowani, to jak adrenalina i kortyzol w naszym ciele pracują i to, co się dzieje, jest praktycznie identyczną reakcją w naszym ciele, jak moment, kiedy jesteśmy bardzo mocno podekscytowani. Że jakby nas podłączyli po prostu, tu jesteśmy podekscytowani, nie wiem, bo na coś tam czekamy, a tu jesteśmy zestresowani, bo mamy, nie wiem, kartkówkę, klasówkę, wystąpienie publiczne, trudną rozmowę z szefem czy z partnerem i partnerką, to po prostu nasz mózg i w ogóle te hormony, wszystko to, co działa, jest bardzo podobne do, praktycznie identyczne w jednym i tym samym przypadku. I robiono takie pytanie, takie badania, gdzie wzięto tych studentów i jednym powiedziano, żeby po prostu zostawiono ich w tym, że są zestresowani i oni mówili sobie to, co mogli sobie mówić, a drugim powiedziano, żeby tak pozytywnie trochę siebie, wiecie, tak nakręcali. Trochę tak, dobra, ogarnę ten egzamin, jestem podekscytowany, idę ten egzamin, dam radę i jestem podekscytowany zamiast jestem zestresowany, nie boję się, tylko ekscytuję się. I trochę tak sami jakby nie do końca wierzyli w to, ale mieli to sobie mówić, no bo nie da się siebie wkręcić, tak? I ta grupa, która miała ten pozytywny, taką historię dookoła całego tego czucia, jak się czuła, nie pamiętam ile procent, bo już dawno to oglądałam, o wiele lepiej zdała egzaminy niż ta grupa, która została tylko po prostu w tej historii, którą zazwyczaj sobie mówimy. I znowu dla mnie to jest taka cienka granica, bo rozwiązaniem nie jest teraz, żeby siebie okłamywać, bo to mi nie o to chodzi, i sztucznie gdzieś nakręcać, że jest dobrze, kiedy nie jest dobrze. Ja opowiadam te historie i tą jedną, i tą drugą, żeby nam pokazać, jaką znowu, jaką my mamy moc sprawczą, i jak to, co sobie mówimy w ciągu dnia, czy to emocje do nas przychodzą, czy to, jakimi myślami operujemy, bo mieliśmy pierwsze lekcje związane z myślami, jest naprawdę ważne, kochani. Jest po prostu bezcenne. To, jaką my moc mamy w tym, co do siebie mówimy i wtedy, kiedy myśli przychodzą i wtedy, kiedy trudne sytuacje się dzieją, ale też kiedy emocje trudne do nas przychodzą, że są takie momenty w naszym życiu, które będą jak ta pierwsza strzała, których nie zatrzymamy. Także one po prostu są nie do zatrzymania. Natomiast my jesteśmy tą drugą
strzałą, tą opcjonalną, tym momentem nasza reakcja na to, co się przydarza. I my mamy ogromny wpływ na to, ale to ogromny, jak tej emocji będziemy doświadczać, jak długo ona zostanie, jak się będziemy czuć, kiedy odejdzie i jak szybko wróci po raz kolejny, tak? I czy wróci. To, jak my z tym będziemy sobie radzić. To, czy stworzymy najpiękniejszą przestrzeń dla niej, najbezpieczniejszą, czy usiądziemy i powiemy ze mną, wszystko jest okej, okay, coś się we mnie dzieje, skoro ten smutek przyszedł, tu jest jakaś informacja dla mnie do przekazania, skoro ta złość tu przyszła, ja chcę zobaczyć, co się dzieje z moimi wartościami. Jeżeli ja się czuję tak, a nie inaczej, ja chcę wiedzieć i ja tam pójdę. Sam albo ze specjalistą, jeżeli sam nie dam rady, tak? Ale ze mną wszystko jest okej, to nie znaczy, że ze mną jest coś nie tak, to nie znaczy, że ja jestem uszkodzony, uszczerbiony tylko dlatego, że odczuwam emocje, które są trudne i niewygodne. Bo w życiu nam się przydarzą jeszcze niejedne rzeczy, gdzie będziemy tych emocji doświadczać. Niejedna osoba odejdzie z tego świata, którą kochamy, niejedna trudność na tej planecie się wydarzy, niejedna rzecz nas zasmuci, niejedna sfrustruje i niejedna kurwie, jak to się u nas mówi. I my chcemy pozwolić sobie na doświadczanie tego, bo nie chcemy selektywnie emocji w życiu doświadczać, ale nie chcemy w tych emocjach tonąć, nie chcemy, żeby to one nami zawładały, to pewnie nie jest słowo, żeby to one nami szarpały, żeby one kontrolowały nas. My chcemy, żeby one siedziały z tyłu, a my siedzimy z przodu i prowadzimy tą kierownicę. Tak jak dzisiaj live nasz się zaczął, od nas prowadzących kierownicę, tak? Prowadzących samochód, nie kierownicę. My mieliśmy sterę w naszych rękach, tak? Siedzieliśmy i mówiliśmy, dobra, teraz idziemy do radości, szliśmy do radości, teraz idziemy do smutku i poszliśmy do smutku, a teraz idziemy do dumy, poczucia dumy i satysfakcji i poszliśmy, tak? My mieliśmy to, my mogliśmy swoją uwagą i skupieniem, przenoszeniem uwagi iść z jednej emocji do drugiej. I gdy my na pierwszy krok w ogóle zdamy sobie sprawę, że my mamy ogromną moc, drugi krok zdamy sobie sprawę, że wszyscy doświadczamy tą emocję jak jeden. Trzecia rzecz, zdamy sobie sprawę z tego, że to, jakie historie sobie opowiadamy dookoła emocji, mają ogromny wpływ i mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób my tej emocji doświadczymy, to my będziemy uczyli się teraz i zrobimy sobie jeszcze jedną lekcję o tym, doświadczać tej emocji i uczyli się opowiadać sobie inne historie na swój temat, bo my też na swój temat sobie opowiadamy niefajne historie, kiedy trudnych emocji doświadczamy, ale też na temat emocji. Będziemy uczyli się ich słuchać, tak? Będziemy uczyli się zatrzymywać i słuchać i mówić, opowiedz mi o tym, kochanie, więcej. Ja chcę wiedzieć, co smutnego w moim życiu się dzieje, że ten smutek przychodzi. Ja chcę wiedzieć, co dzisiaj zostało przekroczone albo wczoraj, bo może ty jesteś złością i frustracją sprzed 20 lat, a ja cię wcześniej w ogóle nie wpuszczałem i teraz po prostu drzwi zostawiłem otwarte i ty przychodzisz. Ja chcę wiedzieć, kochanie, opowiedz mi o tym, tak? My nie tylko chcemy to wiedzieć dla siebie. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy ofiarować swoim dzieciom. Tak naprawdę. To jest narzędzie, którego my nie mieliśmy do tego dostępu. My się tego uczymy. Jak my się tego nauczymy, to będziemy mogli pokazać to swoim dzieciom, które tutaj będą miały nie lada imprezy na tej planecie, bo ten świat tak się zmienia i tak inny się staje, tak? A też tych rozpraszaczy jest tak dużo teraz. Tych miejsc, w które można uciec od emocji, jest tak dużo. A życie pędzi i tych wymogów jest tak wiele. Więc my chcemy naprawdę uczyć się w zdrowy sposób z tymi emocjami kontaktować. Kochani, praca domowa. A Nadzia tutaj kujonek jest, ale jaka jest praca domowa? Jaka jest praca domowa? Praca domowa pierwsza, ta najważniejsza, to jest nasza obserwacja w ogóle takich, po prostu obserwacja emocji. Takie zastanowienie się, jak ja się czuję, jak w ogóle, jak ja z tymi emocjami mam, co ja na swój temat myślę, kiedy te emocje, co ja myślę na temat w ogóle emocji, co ja do tej pory myślałam na temat emocji. Ja jeszcze takie pytanie bym właśnie tu zadała, że jak myślicie o emocjach i o tym, że ich doświadczacie, że ktoś jest emocjonalny, to jakie macie myśli na ten temat? Czy jak przychodzi do was złość, czy smutek, czy faktycznie jesteście wyrozumiani? Czy może macie takie uczucie, ja miałam takie uczucie wiele lat, że ze mną jest coś nie tak i że jestem niewystarczająco ogarnięta, że jeszcze się złoszczę, czy jeszcze się smucę. A ja teraz nie mam tak, wiecie. Jak ja się złoszczę, to jestem pierwsza, która biegnie do siebie i mówi, o ja pierdziu, ja się złoszczę, coś jest na rzeczy, nie? Ja potrzebuję z tym iść na spacer, bo ja lubię sobie to wychodzić i iść na spacer. Więc ja wtedy od razu mówię, o Jezu, coś się dzieje. Albo jak ja jestem smutna, no to ja kiedyś bym szła, wiecie,
Ja kiedyś bym szła od razu do butelki wina albo do ciastka i po prostu uciekła jeszcze ratować pół świata i w życiu do tego smutku bym nie poszła. Albo później bym w nim utonęła i jeszcze przylepiła tysiące innych smutków. A teraz ja siadam i albo dzwonię do przyjaciół właśnie, albo ze sobą piszę, albo po prostu siadam i płaczę, tak po ludzku płaczę, a później pytam się siebie, skąd ten smutek przyszedł, o czym on chce mi opowiedzieć, jakby tak, ile lat on ma, czy on jest z dzisiaj, czy on jest sprzed 20 lat. I każdy jest mile widziany. Jest taki piękny, piękny wiersz Rumiego o tym, żeby wszystkie emocje witać, nieważne, które ja go poszukam i wstawię nam. Ale taka lekcja takiego naprawdę uczenia się, obserwowania siebie i tych emocji i jak my sobie na razie z tym radzimy. A później będziemy dalej iść i to kontynuować, tak? I takiej naprawdę lekcja takiej wyrozumiałości do siebie. Naprawdę takiego zrozumienia, że z nami wszystko jest okej. Okay. Kochani, o 20 dzisiaj mam kolejnego live'a u Agusi Cegielskiej i będziemy też o emocjach rozmawiać, tylko tam będziemy o pozytywnych emocjach rozmawiać, bo Aga mi nie pozwala w ogóle o piwnicy gadać, o nie? Więc widzimy się o 20 na randeczce. Tutaj ktoś napisał u Agusi Cegielskiej. Tam idziemy do pozytywnych emocji, nie? Zobaczymy, może ją namówię na jakiś smuteczek, chociaż nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ale ja jeszcze jedną pracę domową, kochani, chciałam nam zadać i zagadałam sama siebie. Coś tam było jeszcze na rzeczy. A, wiem. Ja bym chciała, i to jest ważna praca domowa, zostańmy jeszcze na chwilkę, żebyśmy się zastanowili wszyscy, jaka jest najpiękniejsza i najbezpieczniejsza przestrzeń, jaką mogę uczyć się teraz, krok po kroku sobie tworzyć dla danej emocji w moim życiu. I zostawmy na razie, weźmy na razie te negatywne, niewygodne emocje, bo porozmawiamy sobie o tych pozytywnych, bo wbrew pozorom tych, a może dzisiaj Łagusi będziemy o tym rozmawiać, wbrew pozorom tych pozytywnych też nieczęsto umiemy dla nich tworzyć piękną przestrzeń, bo nie jeden z nas nie umie się za długo radować, bo nie wypada. Więc to też jest, ale na dziś pomyślmy sobie, czy jak smutek przychodzi i może ja na razie z nim się nie umiem w zdrowy sposób spotkać, to gdyby to miało być zdrowy i piękny i bezpieczny sposób, to jakby to wyglądało? Żebyśmy tak popatrzyli na siebie, czy ja jestem osobą, która woli być sama, jak jest smutna, czy ja chcę pobyć z kimś i popłakać. I czasami to będzie, wiecie, czasami są pewne smutki dla tylko ciebie, a są pewne smutki, które z przyjacielem dzielisz, a są takie, które potrzebują terapii. Ale żebyśmy w ogóle przyzwyczajali siebie do tego, że to jest okej, że te odwiedziny w naszym życiu, w naszym ciele są okej i że to nie jest coś, co my chcemy przerobić raz na zawsze, tylko to jest coś, co my chcemy w ogóle wpleść w nasze życie, w zdrowiu. I nauczyć się tym językiem mówić, i nauczyć się tworzyć bezpieczne miejsce, po prostu, gdzie taki smutek może przyjść i powiedzieć: słuchaj, jest mi smutno, bo na świecie jest tak źle, i ja czuję się niesprawiedliwość, nie wiem, co z tym zrobić, i w ogóle to mi przypomina, jak byłem mały i było mi niesprawiedliwie, i co my możemy sobie wtedy dać? Czy my wtedy potrzebujemy iść do wanny, czy na spacer, czy chcemy popłakać? Czy chcemy pokrzyczeć, czy popisać, tak? I tak samo ze złością, tak samo, nie wiem, z niemocą, tak samo z zazdrością, z pogardą, jakiekolwiek emocje do Was przychodzą, żeby już szukać, już myśleć, rozkminiać, jakie piękne miejsce my dla tych emocji w naszym życiu i w naszej codzienności możemy zbudować, bo one i tak będą przychodzić, kochani. I to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak. Wręcz. To znaczy, że wszystko jest ok. I nie mówię tu o ekstremalnych przypadkach, oczywiście. Dobrze. Dziękuję, kochani.